Rabima. Na skwerze starej synagogi wznosi się niezwykła ruina. To bima, czyli rodzaj kazalnicy. Tylko tyle pozostało z tarnowskiej starej synagogi, zniszczonej przez hitlerowskich barbarzyńców już w pierwszych tygodniach okupacji. Synagogę wzniesiono w 1630 roku w najstarszym żydowskim kwartale miasta. Świątynię rozbudowano w roku 1793 po zniszczeniach spowodowanych pożarem. W późniejszych latach tarnowska synagoga rozbudowywana była dwukrotnie. Po kolejnym pożarze w roku 1814 i pod koniec XIX stulecia. Podczas tej ostatniej przebudowy świątynia zyskała nowy front w stylu neoromańskim. Kolejna, gruntowna przebudowa bożnicy odbyć się miała w latach międzywojennych, lecz plan ten nigdy nie został zrealizowany. 8 listopada 1939 roku stara synagoga została podpalona przez wojsko niemieckie. Ruiny bożnicy rozebrano w kolejnych miesiącach, a barbarzyństwo oparł się tylko ceglany baldachim nad miejscem, z którego odczytywano fragmenty Pięcioksięgu Mojżesza. Miejsce to stanowi wymowne świadectwo losu tarnowskich Żydów w latach zagłady.